Leśny Sportowa Arena. Witam Państwa. Za nami kilka ciekawych wydarzeń sportowych z minionego weekendu. Zaczynam od pierwszego. Świetną skuteczność zaprezentowali piłkarze Bałtyku Koszalin. Pewnie pokonali Bałtyk Gdynia aż 6-1 i są bliscy zapewnienia sobie utrzymania w trzeciej lidze. Zespół koszański w ostatnich spotkaniach prezentuje dobrą dyspozycję, ale głównie w meczach wyjazdowych. We wcześniejszej kolejce Bałtyk pokonał jednego z ligowych faworytów, Radunię Stężyca. Starcie z Bałtykiem Gdynia od początku przebiegało pod dyktando gospodarzy. Objęli prowadzenie w 12 minucie po golu Pawła Raka. 9 minut później było 2-0, a trafienie zaliczył Maciej Gregorek. W końcówce pierwszej części goście mieli dobrą okazję, ale nie wykorzystali rzutu karnego. Tuż przed przerwą gol Pawła Raka dał 3-bramkowe prowadzenie miejscowej ekipie. Od 55 minuty zespół z Trójmiasta grał w dziesiątkę. Po czerwoną kartką ukarany został Maksym Demianczuk. Mimo osłabienia goście zdobyli bramkę. Rzut karny wykorzystał Jakub Letniowski. Kolejne gole strzelali już tylko gospodarze. Trafienia zaliczyli Jakub Forszmański, Mateusz Szapugin i Dawid Gruchała-Węsierski. Ostatecznie Bałtyk wygrał 6-1. My mamy swoje gdzieś tutaj problemy kadrowe w tym zespole. Wiadomo, zimą była duża rewolucja i tak naprawdę ten początek tej rundy, dopóki jeszcze kadrowo w miarę wyglądaliśmy, wyglądał przyzwoicie, bo tam 19 punktów chyba zrobiliśmy w pierwszych 7 meczach. To była fajna zdobycz punktowa. No teraz niestety wypadło nam 3 zawodników podstawowych. No i została młodzież, tak? Młodzież, która no niestety jeszcze ma dużo przed sobą do nauki i to chociażby nawet dzisiejszy mecz jest dla nas lekcją, tak? To jest dla nas czwarta kolejna porażka. I cóż, trzeba się gdzieś tam troszkę pobudzić, choć z drugiej strony też sobie zdajemy sprawę, że kadrowo wyglądamy słabo i to nie jest przypadek, powiedzmy, może za wysoki ten wynik jak na nasz zespół, ale nie jest przypadkiem, że przegrywamy mecz za meczem, tak? To mówię, to też jest jak gdyby teraz pole do działania dla nas, dla klubu, żebyśmy ten zespół wzmocnili na przyszły sezon, bo tym zespołem na pewno spadniemy w przyszłym roku. Tu się nie ma co czarować, że to jest zespół za słaby, żeby grać w trzeciej lidze. Mam nadzieję, że też z tej lekcji troszkę chłopcy wyniosą jakiś pozytywów, tak? Że niestety w piłce nie umiejętności się same liczą, ale charyzma, tak jak to robił zespół Bałtyku Koszalin, który też analizowałem gdzieś poprzednie kolejki, widać, że chcą, że my, tak jak zresztą chyba nawet z ławki ktoś powiedział od przeciwników i to bardzo fajnie powiedział, że Bałtyk Gdynia przyjechał jakby sielankowo troszeczkę tutaj. No to tak wyglądaliśmy, jakbyśmy przyjechali od początku meczu, każdy w jednym tempie biegał, tak? No i tak wyglądamy na tą chwilę, także zwycięstwo na pewno zasłużone. No szkoda oczywiście przy 2-0, gdybyśmy zdobyli bramkę z rzutu karnego, może coś by się odwróciło, ale mówię, to jak gdyby też by pewnie wypaczyło trochę obraz meczu. Mówię, zasłużone zwycięstwo, może za wysokie, ale zasłużone jak najbardziej. Potem jeszcze głupota naszego zawodnika, który kopie bez piłki, zawodnika drużyny przeciwnej, gdzie mamy 3-1, tak bodajże było chyba, jakiś kontakt łapaliśmy, można było coś jeszcze powalczyć. No niestety, no, na głupoty też nie ma rady. To i najgorsze jest to, że to też jeden z doświadczonych naszych zawodników, który wypada pewnie na kilka kolejek, więc gratulacje tylko i tyle. Dla nas bardzo ważne to było spotkanie, pierwsza wygrana u siebie. Zgodzę się tutaj z trenerem, że gdzieś może nie wypadał przeciwniku się w ten sposób wyrażać, ale rzeczywiście ten mecz tak wyglądał trochę jakby gdzieś tam Bałtyk Gdynia dzisiaj. Padły tu już słowo takie sielankowe. To były takie fragmenty meczu, że takie podejście trochę do tego spotkania było, aczkolwiek myślę, że to też miało wpływ, że my byliśmy bardzo zdeterminowani, żeby w końcu u siebie wygrać spotkanie. Także tutaj przede wszystkim na tej pierwszej wygranej na własnym boisku w rundzie wiosennej nam bardzo zależało i to było widoczne w tych takich boiskowej takiej walce przede wszystkim, może nawet nie piłkarsko, ale gdzieś tam te stałe fragmenty, było widać, że przy tych stałych fragmentach w pierwszej połowie idziemy z takim zdecydowaniem i to nam dawało bramki w pierwszej połowie i dlatego też ten mecz, myślę, że tak się tutaj poukładał. Na pewno był moment taki na odwrócenie tego meczu, tak jak tutaj już trener zaznaczył, ale myślę, że ciągle byliśmy takim zespołem, który był przez całe spotkanie gdzieś tam bardziej zdeterminowany do tego, żeby to tak wyglądało, a tak jak trener zaznaczył, może wynik też to był efekt tego, że tutaj przeciwnik ma swoje problemy. Bardzo dużo młodzieży dzisiaj
chyba 7, o ile się dobrze nie mylę, 7 młodzieżowcami Bałtyk Gdynia rozpoczął dzisiaj spotkanie, także myślę, że gdzieś tam, tak jak trener zaznaczył, brak pewnie doświadczenia i stąd takie rozmiary tej porażki. Po pierwszej wygranej na własnym boisku w rozgrywkach wiosennych trzeciej ligi Bałtyk ma w dorobku 33 punkty i zajmuje 13 miejsce. W następnej kolejce nasza drużyna zmierzy się na wyjeździe z Jarotą Jarocin. Ważne zwycięstwo odnieśli piłkarze Gwardii Koszalin. Pokonali na własnym boisku Chemika Bydgoszcz 2-1. Był to pojedynek o przysłowiowe 6 punktów. Gwardia wyprzedzała rywala o 3 oczka i wynik meczu miał duże znaczenie w kontekście walki o utrzymanie. Obie ekipy starały się zdominować rywalizację, tworzyły sobie sporo okazji. Pierwsi gola strzelili goście. Chemik objął prowadzenie w 28 minucie po golu Dawida Janickiego. Wyrównał w 40 Sebastian Ginter. Gospodarze ruszyli do ataku od początku drugiej części. W efekcie Ginter zdobył bramkę w 52 minucie i jak się później okazało, było to trafienie na wagę 3 punktów. Chyba nas to dzisiejsze spotkanie przerosło, ponieważ no, zagraliśmy najsłabsze spotkanie na pewno w rundzie. Prowadząc 1-0 nie możemy po prostu w taki sposób stracić bramki na 1-1 i myślę, że to było konsekwencją później, że gospodarze uwierzyli, że mogą ten mecz wygrać i niestety dla nas tak to się skończyło. Wyszarpaliśmy dzisiaj to zwycięstwo i wywalczyliśmy je sobie. Czy to był najsłabszy mecz Chemika? Myślę, że nie. Chemik próbował grać swoją piłkę. Widocznie my się dosyć mocno postawiliśmy. Oczywiście niestety znowu zajrzał dramat tej drużyny, bo znowu stracona bramka po stałym fragmencie gry, już nie pierwsza. Zmieniliśmy grę na ustawienie strefowe, gdzie ja zawsze to preferowałem, ale na to trzeba czasu, żeby unikać takiej sytuacji. Cieszę się, że chłopcy zdobyli bramkę, bo ta bramka dała nam powietrze, ale ja nawet po stracie piłki nie widziałem momentu, w którym ci chłopcy się poddali. Są to młodzi ludzie, oni wierzyli do samego końca. Wiadomo, że wynik utrzymuje, strzelona bramka daje nadzieję, ale nawet przy strzelonej bramce później na 2-1, gdzie trenowaliśmy w tygodniu naprawdę te stałe fragmenty gry dosyć sporo, z którego udało się zdobyć bramkę na 2-1. Potem myślę, że mimo wszystko to my mieliśmy 2-3 dogodne sytuacje. Broniliśmy się oczywiście całym zespołem, bo tak to się dzisiaj gra. Chemik faktycznie tych sytuacji wielu już później nie stworzył. No my mogliśmy zamknąć mecz, sytuacja Drzewieckiego, sytuacja Japończyka Krzysia miał naprawdę dogodną. Stąd emocji było bardzo dużo. Chłopcy, nawet niektórzy się popłakali. Widać, że to są młodzi ludzie. My mieliśmy samych młodzieżowców na ławce, wręcz juniorów. Ale tym chłopcom trzeba dać trochę czasu. Wiary i trochę czasu, cierpliwości. Dzisiejszy mecz jeszcze nas nie utrzymał. Mamy dopiero 3 punkty przewagi nad Chemikiem, jak mój przyjaciel Piotruś dobrze zauważył, że jeszcze są 4-5 kolejek. No mamy ten zaległy jakby walkowers w Domświecie, ale przecież wiadomo, że w tym czasie Chemik też gra, więc może swoje spotkanie wygrać. Teraz myślę, że teraz po tej radości takiej ze zwycięstwa naprawdę, które kosztowało nas dużo energii, nasz trenerów też było, Jarek Chwastek jest ze mną teraz, razem pracujemy w Gwardii, dużo nas to energii kosztowało, ale zwycięstwo cieszy, ale też jesteśmy świadomi tego, że to jeszcze nie dało nam utrzymania. Gwardia ma w dorobku 27 punktów i zajmuje 15 miejsce. Ma 6 oczek przewagi nad strefą spadkową. W następnej kolejce zespół koszański zmierzy się na wyjeździe z Górnikiem Konin. Trwa walka o utrzymanie Leśnika Manowo w czwartej lidze. W 29 kolejce podopieczni Tomasza Chrupały ulegli na własnym boisku Winecie Wolin 0-3. Leśnik ma przewagę nad strefą spadkową, ale nie jest ona duża i musi szukać punktów w starciach z faworytami. Wineta to wicelider zmagań i to goście zdominowali rywalizację. Objęli prowadzenie w pierwszej połowie po golu Konrada Bartosiewicza. W drugiej części dorzucili jeszcze 2 trafienia Wojciecha Gałeckiego i Kamila Wiśniewskiego. Ostatecznie Wineta wygrała 3-0. Można powiedzieć, że my tych błędów, szczególnie w defensywie, nie ustrzegamy się od początku tej rundy wiosennej. W dniu dzisiejszym było bardzo podobnie, bo jak sobie przeanalizujemy wszystkie 3 bramki stracone, to mamy swój bardzo duży wkład w bramki dla drużyny z Wolina. Nie ma co ukrywać, ta runda jest dla nas dużym problemem. Co mecz gramy w innym ustawieniu personalnym, w defensywie wyglądamy bardzo słabo i takie są wyniki w tej rundzie wiosennej.
Po 29 kolejkach Leśnik ma w dorobku 33 punkty i zajmuje 13 miejsce. W następnej kolejce zespół z Manowa zmierzy się na wyjeździe z Iną Goleniów. Sokół Karlino ambitnie walczy o utrzymanie w czwartej lidze. Po dwóch zwycięstwach z rzędu podopieczni Mirosława Skórki musieli uznać wyższość rywala. Starli się na wyjeździe ze Spartą Węgorzyno. To gospodarze byli faworytami i to potwierdzili. Gol w 47 minucie Pawła Iskry dał zwycięstwo Sparcie. Sokół ma w dorobku 30 punktów i zajmuje 14 miejsce. W następnej kolejce zespół z Karlina zmierzy się przed własną publicznością z Gryfem Kamień Pomorski. Mocną obsadę miała tegoroczna edycja turnieju Baltic Transport Cup. Triumfatorem zawodów okazała się Pogoń Szczecin. W zawodach rywalizowało 14 drużyn złożonych z piłkarzy z rocznika 2007. Większość ekip reprezentowało kluby ekstraligowe, a także zagrał szwedzki zespół IFK Göteborg. W pierwszym dniu odbyły się zmagania grupowe. Do ćwierćfinału awansowało 8 najlepszych drużyn, w tym Bałtyk Koszalin. W fazie pucharowej najlepiej spisywała się Pogoń Szczecin. Dotarła do finału, w którym pokonała Lecha Poznań 1-0. Chłopcy stanęli na wysokości zadania i tak naprawdę tutaj, jak teraz pan powiedział, te mecze, by tak bynajmniej wczorajszego dnia przepytaliśmy, bardzo dobry z takimi bardzo, bardzo dużymi błędami indywidualnymi zawodników i to przede wszystkim rzutowało na wynik końcowy tych spotkań, ale uważam, że z przekroju całego turnieju realizowaliśmy filozofię naszego klubu, więc graliśmy z takim pressingiem, atakowaliśmy i z tego trzeba się cieszyć, że chłopcy przede wszystkim wytrzymali to tempo po prostu, jeśli chodzi o to, że byliśmy 2 tygodnie temu też na takim dużym turnieju organizowanym przez zespół Gwiazdy Bydgoszcz i spotkaliśmy się tak przede wszystkim prawie z tymi wszystkimi samymi zespołami. I tam przegraliśmy z Lechem Poznań, co prawda 2-0 ostatni mecz i tak graliśmy też tutaj na samych oparach, ale tutaj śmieliśmy się z trenerem, że dzisiaj tych sił zachowaliśmy troszeczkę więcej i udało się po uważam dobrym meczu w finale. Obrona bardzo dobrze wykonała robotę. Atak też, więc gol strzelony, zasługiwaliśmy na wygranie tego meczu. No. A jak Ci się w ogóle podobał turniej? Był to wymagający turniej przez całe te 2 dni? Były trudne mecze, łatwiejsze mecze? Były trudne, były też łatwe mecze, ale mi się wydaje, że byliśmy najlepszą drużyną w tym turnieju. W starciu o trzecie miejsce Eskola Warszawa pokonała Bałtyk Koszalin 3-0. Chcieliśmy grać w piłkę, chcieliśmy pokazać dobry styl. Oczywiście w każdym meczu walczymy o to, żeby wygrać, ale zależy na tym, żeby nasza gra była oceniana pozytywnie, żeby zawodnicy samodzielnie podejmowali decyzje i przede wszystkim czerpali radość z gry i naukę, możliwość była tutaj doskonała, żeby rywalizować tak naprawdę z najlepszymi akademiami w Polsce, więc cieszymy się, że tutaj po prostu jesteśmy. Trzeba powiedzieć, że zawsze gospodarze jakoś tak mają łatwiej na własnym boisku, ale mimo wszystko od początku do końca kontrolowaliście to spotkanie. W każdym meczu staramy się narzucić przeciwnikowi swój styl gry. Oczywiście są mecze, kiedy nam się to nie udaje tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Rzeczywiście, akurat mecz trzecie miejsce wyszedł nam. Ułatwiła szybko strzelona bramka. Także wiadomo, że jak zespół szybko zdobędzie bramkę, pewność siebie w zespole wzrasta, u przeciwnika maleje. Także poszliśmy za ciosem, zdobyliśmy kolejne bramki i jesteśmy naprawdę ze swojego udziału tutaj w turnieju bardzo zadowoleni. Chociaż niedosyt pozostał, bo przegraliśmy po karnych, ale no niestety, taka jest piłka. Czwarte miejsce w tak mocnym turnieju to sukces, czy może jednak lekki niedosyt, jako że to gospodarze byli? Patrząc na siłę drużyn, z jakimi mieliśmy możliwość się mierzyć, to na pewno sukces. Jednakże taką mentalność w zespole mamy zbudowaną, że zawsze gramy o zwycięstwo. No, tym razem się nie udało, ale na pewno bardzo dla nas turniej udany. Wiele doświadczenia zdobyliśmy i tak naprawdę widzimy, że możemy się mierzyć z tymi największymi akademiami w Polsce. No właśnie, czego nam brakuje, żeby właśnie tutaj zająć pierwsze miejsce w takiej rywalizacji? Czego brakuje? No, myślę, że niczego tak naprawdę nie brakuje. Po prostu trzeba cały czas ciężko pracować. Wszystkie mecze tych zespołów były bardzo wyrównane i tak naprawdę kolejny mecz mógłby się ułożyć całkowicie inaczej.
No, mieliśmy troszkę problemów takich zdrowotnych już po półfinale. Mocno zapracowaliśmy ze Śląskiem, gdzie ten mecz wygraliśmy w karnych. Okupiliśmy to kilkoma kontuzjami. Chłopcy już naprawdę byli, że tak powiem, mocno wypompowani. Jakby no, nie powiodło się w meczu o trzecie miejsce, ale generalnie jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu całego turnieju. Tuż po zakończeniu turnieju odbyła się dekoracja najlepszych drużyn. Puchar za pierwsze miejsce otrzymała Pogoń Szczecin. Drugą lokatę wywalczył Lech Poznań. Dziękuję zawodnikom, dziękuję trenerom. Drugie miejsce w turnieju Bałtyk Transport Cup. Klub Lech Poznań! Oczywiście do pucharu zapraszam panów trenerów. Mamy cześć w imieniu trzecie miejsce dla Escoli Warszawa. Czwarta pozycja Bałtyku Koszalin jest dużym sukcesem naszej drużyny. Klub Energa AZS Koszalin nie tylko koncentruje się na zespole występującym w Superlidze, ale także na pełnym szkoleniu zawodniczek od najmłodszych lat. Projekt prowadzenia zajęć z zespołem drugoligowym zyskał wsparcie finansowe. Dzięki współpracy Energii AZS i Politechniki w naszym mieście jest prowadzone szkolenie w wielu grupach młodzieżowych we wszystkich kategoriach wiekowych. Aby zawodniczki nabrały doświadczenia, stworzono także drużynę drugoligową opartą na wychowankach klubu. Projekt szkolenia zyskał wsparcie Fundacji Santander Bank Polska. Nasza aplikacja złożona do Fundacji Santander Bank Polska na szkolenie młodzieży zyskała uznanie i została zaakceptowana przez komisję konkursową. Wszyscy doskonale wiemy, jak ważne jest szkolenie młodzieży. W Koszalinie udało nam się stworzyć taką piramidę szkoleniową, gdzie bardzo ważnym elementem, czy dużą rolę odgrywa drugi zespół grający w drugiej lidze szczebla centralnego piłki ręcznej kobiet. Ten drugi zespół to jest taka możliwość pokazania się tych młodych dziewczyn z Koszalina. Jest też taką odskocznią do pierwszego zespołu. Jestem przekonany i mam nadzieję, że w perspektywie kilku lat te nasze młode dziewczyny, koszalinianki, wychowanki, będą stanowiły o sile zespołu Energa AZS Koszalin, grającej w najwyższej klasie rozgrywkowej Superligi Piłki Ręcznej Kobiet. A środki finansowe przekazane przez Fundację Santander Bank Polska S.A. pomogą nam ten cel zrealizować. Jesteście jedną z niespełna 50 organizacji w Polsce, która wystąpiła o ten grant. Grant o nazwie Bank Młodych Mistrzów Sportu. Także jest nam również niezmiernie miło, że Koszalin angażuje się sam, zgłasza do, nie tylko do fundacji, ale przez bank, przez oddziały bankowe na terenie naszego regionu i, no i możemy wspomagać młodych mistrzów sportu. Mam nadzieję, że te pieniądze chociaż trochę pomogą w tym, żebyście wygrywali i szli po jeszcze większe zwycięstwa i aplauza. I tego Państwu życzę. Mam nadzieję, że nasza współpraca to początek, ale tak naprawdę to od Państwa też zależy, jak będziemy dalej współpracować, jak będziemy mogli wspomagać. Nie zawsze jest tak, że mamy te pieniądze. Miło mi jest powiedzieć, że coraz więcej osób zgłasza się do nas, coraz więcej osób aplikuje. To wymaga zaangażowania, także tutaj gratulacje dla Pana Prezesa, ponieważ dla pracowników klubu, dobrze. Ponieważ nie zawsze organizacje chcą się pochylić nad opisaniem projektu, określeniem, jaką formę jest potrzebna do zrealizowania danych działań. Dlatego jeśli mamy po drugiej stronie osoby, które są mocno zaangażowane, które chcą wspierać młodych ludzi, to my jak najbardziej będziemy takie wnioski rekomendować i będziemy się wspólnie, mam nadzieję, cieszyć z tego, że będą one później konsumowane. Będzie to jednorazowa wpłata. Środki pomogą w działalności drużyny drugoligowej. Być może uda się nawiązać współpracę na kolejne lata. Cztery najlepsze drużyny rozegrały finał Mistrzostw Regionu Koszańskiego w piłce nożnej dziewcząt. Gospodarzem imprezy było Piąte Liceum Ogólnokształcące z naszego miasta.
Obok gospodarza imprezy rywalizowały także zespoły szkół nr 6 ze Szczecinka, z Karlina i zespół szkół rolniczych ze Świdwina. Faworytem była ta ostatnia ekipa. Mecze rozgrywane są w dwóch grupach, A i B. W grupie A są dwie drużyny, w grupie B dwie drużyny. Oczywiście przegrane grały o trzecie miejsce, teraz jest mecz finałowy o pierwsze miejsce i gra Piątelo razem ze Świdwinem. Czy zawody kończą się na dzisiejszym etapie, czy to jest jakaś eliminacja do kolejnych? Oczywiście zwycięzca będzie grał w finale wojewódzkim. Starcie finałowe pewnie wygrały Świdwinianki 4-0. W meczu o trzecie miejsce ekipa z Karlina pokonała drużynę szczecinecką 5-0. Królową strzelców imprezy została Kinga Szymańska. Reprezentantka zespołu szkół z Karlina zdobyła 9 goli. Czterdzieści par z całego Pomorza Zachodniego, a także ze Słupska wzięło udział w turnieju o Puchar Dowódcy garnizonu 6 Pułku Obrony Przeciwlotniczej. Najlepiej zaprezentowali się Paweł Stężała i Stanisław Kulesza. Zawodnicy ze Szczecina i Międzyzdroi zajęli pierwsze miejsce. Drugą lokatę zajęli Czesław Wojtaś i Edward Kaczmarek z Domu Kultury Kolejarza Stargard. Trzecie miejsce przypadło słupskiej parze Radosław Kmiecik i Grzegorz Zborowski. Najlepsza para z Koszalina, Waldemar Wochna i Andrzej Pożerski, zakończyła zawody na czwartej lokacie. To informacje, kończymy dzisiejszą sportową arenę. Na kolejną zapraszam Państwa za tydzień w poniedziałek, początek o 17:50. Do zobaczenia.